Zakazany owoc, Dogan wyzna miłość Yildiz. Wrócą do siebie? Ona postawi warunek. Streszczenie odcinka 453. Dogan i Yildiz będą jeszcze razem? Dopiero co informowaliśmy o pięknej Julii, która ma być kochanką biznesmena, a tu takie wieści. W 453. odcinku serialu Zakazany Owoc Dogan powie Yildiz, że ją kocha, a od Ender zażąda rozwodu. Czy uda mu się ją odzyskać? Zobacz w galerii zdjęć, co wydarzy się w tureckim serialu. Zakazany owoc. Dogan chce wrócić do Yildiz? Powie, że ją kocha. Dogan Yildirim dopiero co poślubił Ender, ale najwidoczniej biznesmen wciąż czuje coś do Yildiz, o czym przekonamy się już w 453. Odcinku Zakazanego Owocu. Najpierw Dogan obdaruje całą rodzinę noworocznymi prezentami, a następnie zbliży się do Yildiz i weźmie ją pod włos. Biznesmen zapyta, czy sprawa z ciążą Ender miała mu coś udowodnić, czy zrobiła to tylko po to, aby zakłócić ich spokój. Po co to robisz? A może nadal mnie kochasz? Zapyta wprost Dogan. Bardzo mnie zraniłeś, ale przejrzałam na oczy. Oświadczy stanowczo Yildiz. Tego, co zrobiłeś, nie da się wybaczyć i zapomnieć, doda. Żałuję tego, co się stało. Nie mogę wyrzucić cię z mojej głowy, bardzo cię kocham, wyzna mężczyzna. Dogan zaproponuje, by dali sobie kolejną szansę i znowu zostali parą. Co zrobi Yildiz? Gdy biznesmen spróbuje pocałować Yildiz, blondynka go odepchnie i powie, tak nie można bez rozwodu. Najpierw weź rozwód, potem stań przede mną, zakazany owoc 453. Przeczytaj streszczenie odcinka. Asuman bardzo chciałaby, by Zainab i Engin pozostali parą. Z powodu kłopotów z pacjentem Selim nie zjawia się na przyjęciu u Handan. Dogan ponownie mówi Yildiz, że ją kocha. Ender oświadcza, że nie zgadza się na rozwód. Handan knuje intrygę przeciwko Zainab. Kiedy oglądać 453 odcinek serialu Zakazany Owoc? Emisja 453 odcinka tureckiego serialu Zakazany Owoc we wtorek, 23 kwietnia, o godz. 17:15. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.